Siemandreo, z tej strony Adam i witam was w moim pięknym sklepie Tanix Adamix, czyli gra Supermarket Simulator. Wszystko kupione, wszystko gotowe, można zaczynać. A więc otwieram nasz sklepik już. Raz, dwa, trzy, gonisz ty. Puf, poszło. No i pięknie, dokładnie. Mamy, jak widzicie, 72 level, idziemy po 73. Mamy 32 koła i powiem wam szczerze, niestety, ale kurde, ostatnie zakupy kosztowały mnie ponad 9000. Więc kurczę, no nadal troszeczkę się cofnęliśmy, można by powiedzieć, ale no walczę o to, żeby jak najszybciej uzbierać ten hajs, ale no widzicie, no wszystko drogie, pracowników popłacić, towar kupić, nie takie hop-ciup. No ale mamy pierwszego klienta, nasz klient, nasz pan poparówy przyszedł, 105 zapłacił, no i wyjazd. Czekamy na kolejnych, ja tutaj ich oczywiście delikatnie przyspieszę, żebyśmy nie stali i nie patrzyli jak szpak, wiecie w co. O, myślałem, że Agusia do mnie podejdzie, ale nie, o blondynka też nie, no co oni tak się poobrażali teraz, no ale jednak zdecydowała się. Czarna się, mielone i cornflakesy, płaci kartą, 71,70, dankeschön. Bitte ja, jagód. Jagód to my kuźwa nie sprzedajemy jeszcze. Mrożone owoce ewentualnie. 122,60. Dzięki wielkie, Jetli, keczupy, śmietana. Tetli, sretli. Pikmirki, Bosch. 158,60. Dla pana krawaciarza, jajeczka. Vortex tutaj widzę, ładnie. Fajne kenki. Wizir. No ponad stówka będzie, 155,90, więc nieźle, okularnik, chińszczyzna, tabletki do zmywarki, 15,90. Adaś, co tam, mleko, cukier i 1,4 harnasie tak naprawdę, 4, 4 opak, o może w ten sposób. Następny, mielone masło, łosoś, principolo. 13 do wydania, 10 nara, odtłuszczacz, sery i Lili! Co tutaj się wydarzyło, wam powiem, no tego się nie spodziewałem. Przepraszam, że krzykłem, ale kot do mnie wskoczył do ogródka. No i że tak powie, mój pies ruszył, ten zdębiał, no i mój pies go kurde przeatakował, ale zdążył uciec ten kot w ostatniej chwili. Co tutaj się dzieje? Nawet nie wiem, czym ty płaciłeś, gościu. Sorry, kurde, ty co tu się teraz stało? Aha, muszę wbić 48,50. To co tu się wydarzyło, wam powiem, tego tu jeszcze nie grali. Patrzę, czy mój pies tam jeszcze wącha, szuka. Ale jaka akcja, nie? Normalnie taka. Aż się przestraszyłem, żeby ten kot nic nie zrobił mojemu psu, bo ten mój pies to też jest dobry. Przecież wiecie, Lili to bulldog francuski. To nie są jakieś wielkie, agresywne psy, ale... ale ruszyła normalnie na tego kota, a ten kot to taki fajny młody kot, kurde. Ale... co on sobie myślał, że on tak kurde wpadnie tutaj nieproszony? Nie, Lili? Cię rozgląda. Szuka jeszcze tego kota, do nic, dobra. Ja muszę przyspieszyć oczywiście, bo tutaj mieliśmy kolejkę przez chwilę. Ale co za akcja, normalnie. Sorry, wybaczcie jak krzykłem. Że tak powiem, ile? 50 pensów. Dobra, na raja muszę zapalić światło, nie to. Basia, tutaj wszystko pięknie. 144,50. Dzięki, wizir. Lejsy. Patrzę na tego mojego psa. No co tam? Dostałaś boksa? No widzisz, musisz uważać na koty też, a nie, to nie jest tak, że ty myślisz. To za w ogóle, to za jaja, no. Tego się nie spodziewałem, że tutaj na nagrywki wpadnie kot. Ale, obrońca Lili. Pięknie się spisała.
Ale dobrze, że też nie zrobiła nic temu kotu tak naprawdę, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak tam wącha przy tym krzaku, ty normalnie... Szok. Odcinek będzie o psie i o kocie. Karolek, właśnie, Karolek, weź tutaj coś zorganizuj, no. Lili! Lata po tym ogrodzie, szuka go. 50 równe, no i nie ma problemu, blondyneczko. Kota czy psa? Co wolisz? 4, 4, 30. A wy macie zwierzaki jakieś? Koty, psy? Nie wiem, cokolwiek. Siostrę? Ojejajaja, oj, dostałbym odsiory zaraz po obie pewnie. Dobra, 61, 80. Adam, co kupiłeś? Tylko mydełko? No spoko. 9.30. Jestem ciekawy, czy się na mojej kamerze to nagrało. Ogólnie tej, co mam na zewnątrz. Tą akcję. Dobra, Agusia. 109,60. No i spoko. Już dziewiąta, ale my całe szczęście jeszcze mamy, bo my musimy zarabiać. Kabaryciarz 38,80. Będzie. Też tak skromnie. Nie za duże, nie za duże te. Ale co się tak trzęsiesz? 4,730. Tutaj mamy kabareciarza jeszcze raz. No, troszkę tym razem kupił. Tak, nie powiem, że nie. Ile za to wszystko? No, 204, to my nie pogardzimy. I'm blue, dararirana. No, ty to nie poszalałaś. Trójaczka. Arkadio. Też słabe zakupy. Ononowicz, tylko po wizir. Bielsze nie będzie, to już wiemy. 37,80 dla pani w ciąży. Cały czas w tej ciąży. Mówię, to jest słonica, ona 12 miesięcy. Albo jeszcze więcej. Albo gruba po prostu i ciemnia. Żeby ją w kolejce przepuścili. Okej, okay, to my tu mamy. Dobrze, 60. Lili, co tam? Dostałaś boksa? Cała jesteś? Nie podrapał cię? Wiesz, że koty też potrafią. Dobrze, ten to taki młody jeszcze. No, idzie tutaj do nas. Kononowicz, no pewnie, że do nas. Smakowita. O, Johnny Walkerki wjechały, fryteczki. Kutko od kurczaka i frytki. Jeszcze szuka tego kota. No to no nie odpuszcza. Dla pana tosty. Dawno po dziewiątej, oni cały czas, kurde. Kupują, chodzą po sklepie. Nie no właśnie, to miało być 111,20. Dzięki wielkie, jeszcze ktoś chodzi po sklepie, czy już. Czy już nie, chyba już wszystko. Idziemy na obchód sklepu. Tutaj chyba nikogo już nie ma. Robiłem na razy 3 prędkość. O kurde, padłem pomiędzy lodówki. Ojejajeja, dobra, no i koniec. Dzionek zleciał, można powiedzieć, więc zamykamy. Podsumowanko. Dla dwóch za drogo, 149 tym razem. No i dobrze, co my tutaj mamy? Mleko i twarożek domowy. Okej, okay, mleko i twarożek domowy. Twarożek domowy, co tu jest? O, ale spadł z ceny. 6,90 zrobimy. I mleko. Teraz tylko jakie to było to mleko? No dobra, no to spokojnie. Tu gdzieś mamy pierwsze mleko. Czy to jest to? No to jest chyba to mleko. No bo teraz 2,90. Jeszcze zobaczymy, czy mamy inne mleko. No mamy, ale... muszę sobie przypomnieć, gdzie. My jeszcze mamy tylko to mleko modyfikowane, o ile się nie mylę. O, i tutaj ono jest. No ale to zostaje mleko modyfikowane. No to nie, no to reszta się zgadza. Dobra, to ja muszę oczywiście chłopakom pomóc. Liluś, co tu masz? Nie, wszystko w porządku, nie? No, no i bardzo dobrze. A my teraz lecimy jeszcze oczywiście pomóc chłopakom. Sól, pieprz.
Raz, dwa. Posolić, popieprzyć. A, dobra, to możemy przyspieszyć na trójeczkę. No i pięknie, teraz popieprzyć. Już zostaw tego kota, a nie. No i dobrze. To mamy. Teraz piwko. Heinekenik. Raz, tu pełno. O, będę musiał jeszcze wrócić oczywiście. No też jedna butelka. Bierzemy kolejny kartonik. Reszta na półeczkę. Teraz po żuberka, chociaż żuberek jest prawie pełen. Ale prawie robi różnicę, co nie? Tym bardziej, że właśnie są niepełne boksy, bo chłopaki po prostu piją. Piją, później niby wiecie, karton zalepiają, nie? Że jest pełen, a tu otwierasz karton, a tu o i znowu, nie? Na przykład taki myk. O. No i jeszcze został Leszek. Leszek Grzeszek. Pełne, tu pełne, na dole niepełne. Dobrze, cyk. A jeżeli chodzi, tutaj oni sobie poradzą. Ok, harnasia na bank. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No i jeszcze harnaś. Jeszcze tutaj trzeba po harnasia skoczyć. No, teraz już można na półeczkę. Jeszcze ty skacze. No i proszę, i znowu muszę wyrzucić kartę. No co tu? Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Okej, okay, a jak tu wygląda winko? No winko też możemy. Tak, ale... A proszę, myślałem, że tylko jeden, a tu parę miałem w tym boksie. No i super. I bardzo dobrze. Dobra, teraz jeszcze tutaj mogę dostawić Johnny Walkera. Chłopaki już powinni sobie ogólnie kończyć, mam nadzieję, rozkładanie towaru. No i dobra, to my mamy. Tutaj jeszcze żubróweczkę. No dobra, żubróweczkę jeszcze mogę wam podać. Ewentualnie. Pyk, pyk, pyk. No i koniec. Boksik się zwolnił, ale widziałem, że też tam chłopak. Tylko nie wiem, czy żubróweczkę, czy tą drugą. Jechał wódeczkę, soplicę. No, żubróweczka jest pięknie, soplicę też poustawiali. Heh. Można, można. Jeszcze co prawda dreptają. Tutaj widzę... Jest jeszcze do ustawienia, ale już, no, kurczaki się kończą. Sprawdzę, czy teraz już można też to... Nie, jednak regał pełen. Tak jest. Nie. Było napisane, a, że on to teraz używa. Ale regał pełen, mimo wszystko. No, no to dalej, dalej chłopaki, lecimy z tematem, lecimy z koksem, na piąteczkę was wezmę. Bo my tutaj musimy za sekundę zrobić rachciach pach. Mamy 73 level. To na pewno jest super sprawą.
Patrzę na mojego psa, on patrzy na mnie, na ogrodzie siedzi i tam wypatruje, czy ten kot tu przyjdzie. Ale że ten kot nie czuje, że tu pies jest, nie? Ja wiem, że to jest młody kot, ale już nieraz tu szczeka, Lili. A tu taka akcja dzisiaj, podczas nagrywek. No cóż, można i tak, nie? O! Widzę, że chłopaki kończą. I bardzo dobrze, skończyli. Więc idziemy zamówić towar. A jeszcze sprawdzę, czy teraz już może. Nie. Cały czas regio pełen. Więc idziemy zrobić zamówienie. Mamy 45 koła. Czyli dużo wcale nie mamy. Ale mówię, ostatnie zakupy to było 9 koła wydane. To ponad. Alkohole drogie. Proszę, jak się wszystko kończy. Kończy się, a ja niby kurde cały czas z kasą nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Wiecie, cen nie będę podnosił, bo wtedy w ogóle już nie będą przychodzić, nie? Się obrażą i tyle. No dobra, jeszcze tutaj. Jestem ciekawy, ile teraz za towar. Albo w tej hurtowni nas robią w ciula. No i pięknie, wszystko zamówione. Ile teraz? Jeszcze dobra, opłaćmy rachunki. Uwaga, uwaga, no 6800, no już lepiej, nie? Było ponad 9, ale cały czas będziemy mieli 38200. To jest mało, moi kochani. Dobra, już z kurczakami idzie. Dziad. Może iść. Okej, to poszło na półeczkę. O, Kasiulka szła. No do kościoła to ona raczej nie idzie. Dobrze, to mamy pan Pikuś. No i git, chłopaki ruszyli. Jeszcze tam teraz dokładają pewnie kurczaki albo sraj taśmy. No i dobrze. Ale mówię, my tak kurczę niby wiecie, niby pomału ten hajs zbieramy. Jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że level rośnie. Dokładnie, level rośnie. Jeszcze sobie zerknijmy, czy coś. Jeszcze poszedł po papier, zobaczcie, no gościu. Jednak tutaj widzę, że ten kurczak schodzi. Panierka.
Dwa razy papier, chociaż podejrzewam, że on tam też ten jeden towar ustawia. Ale spokojnie, zamówimy, nic się z tym nie stanie. To się nie popsuje. No okej, dobra, to mamy. Teraz tak, rachunki chyba popłaciłem dokładnie. Więc teraz dodajmy jeszcze to, co zamówiliśmy. No proszę, wszystko się na półeczki zmieściło. No i otwieramy. Otwieramy ten nasz sklep. Bordello, bum bum. Przyspieszymy oczywiście. No i pierwszy klient o 8:30, tak mniej więcej, wpadł do naszego sklepu. Adaś już też. Co tu lata? Spadaj ty. Pies się kręci. Kasia się kręci. Adaś ją szpieguje. Nie, do mnie jeszcze nikt. No, mamy pierwszego klienta. Wedel, Haribo, ser i ziemniaki. 34,60. Tyle nabijam. A, o, jest Jaga. To tutaj czekoladowe masło, cukier, sraj taśma i jeszcze raz cukier. 82,20. Aguś za słodkie się płaci. Wiesz jak jest. O, 3 razy. Winko. Pięknie, jeszcze świece. No, nie mamy u nas świec w sklepie, to byś kurczaka zrobił winkiem. Super nocka by była, nie? Liluś, dobrze mówię? No pewnie. My przyspieszymy. Agusia, no chciałem powiedzieć, czekam na ciebie, no i się doczekałem. Gotóweczka 51, ale odliczony. Następny tutaj franek. Owca bramek 41,20. I przyspieszamy, łysa pała, żubrówkę po soli i będzie git. Pamiętaj, to nie tequila, nie? Lili! Znowu coś usłyszała na ogrodzie i strzała. Ten kot już tak dostał, się przestraszył, że on tutaj szybko nie wróci. No chyba, że będzie ciebie robił bambuko. Okej, mamy tutaj welwet, płyn do mycia garów. Popcola, masło, Wedel. Ile pizz chłopak wziął? Za to wszystko 169, a my musimy 10 wydać. Pani nasza woźna, panierka, lody i dwie pizze. Odliczone? Nie, nie odliczone. 58, 70. Dzięki wielkie dla pana. Leszek Grzeszek, Nesti. Kurde, posrało was. 81,10. Tosty. Ale na pizzę dzisiaj się jakiś może pizza day jest. Albo Pizza Hut zamknęli. Wszyscy do mnie na pizzę przychodzą. U mnie to tylko mrożone. O, 3 razy kokolino. 2,10. Aga, czego zapomniałeś? Znowu sraj taśmy, ale też pranie. No tak, jak się zbroja obsra, to później pranie trzeba zrobić. Wizir i oczywiście mamy też 42,60. Miód, czekolada, tosty, dużo tego, dużo chlebka, rybka po grecku, karta 172. No i tak patrzę, mamy niby już 42 koła, ale to cały czas kręcimy się w podobnych, kurde, liczbach, nie? Osiem czterdzieści. Dla pani. Żubrówka. Lody Grycan. Gotóweczka. 50 pensów. Dla pana. Ten weź. Chłopie. Bo takie coś to ty iść tam gdzieś, nie wiem, do Romana na zakupy, a nie do Żabki. Idź sobie, kolejka za długa. Następny. To idźcie do Żabki, jak wam się kolejki tutaj nie podobają. Ale tutaj ładnie Kasiulka teraz nabrała. Tato 165. 4,40. Muszę zapalić światło. Dla pana Haribo, oleje, czekolada, mirinda. Odliczone, no i super. Fryteczki, słodziki, czokapiki i chrupki. Karta 104,60. Dla naszej blondynki granola
Haribo. Trzy razy Johnny Walker, jeszcze piwko, olej i frytki. Ładny rachunek, 245. Liczy tak czterech klientów, nie? Już jest kurde 1000. Ale takich kurcze to nie to. Bo ten na przykład 95,60. No tak powyżej stówki jestem zadowolony. Adam, no niby wziąłeś 3 razy sushi, a ile za to wszystko zapłacisz? No właśnie, 89,40. Mogło być lepiej. Kasiula, płyn do garów, frytki, dużo lodu, bardzo dużo lodu. O, ale ty, nie wiedziałem, że ty takie że ty tak lody lubisz. Taka tupka, no to też będzie dupa, a nie rachunek. No właśnie, 29,40. Blondyneczka zaczyna od papieru, potem jest już Johnny, piwko, cukier, cukier w cenie. 4,50 a 185. No i dobrze. Dla pana majonez, 3 razy lody, tosty, twarogi i ser cheddar. 4,30. Mamy to. Dla pani tytan, tabletki. Odliczone, a 150 było. Finisz do zmywarki, to już jest drogo. I za to wszystko zapłaci pan 113,50. Tak jak mówiłem, będzie. Reina Komary i Doktor Wit. No to tutaj nie poszalałeś, 30 za to. Tu pani, tytan, slaj taśma, łosoś, to kapieki, cheddar cheese. Gotóweczka 104, ale 95,80 trzeba pani wydać. Następna, twaróg, odpuszczacz, leszek, grzeszek, jajca, nuggetsy też były, 120. Można i tak. Korteksy, no, idziemy prawie pod, przepraszam, 35,60 pod 50 koła. Będziemy mieli 50 koła na koniec zmiany, no jeszcze trochę tych ludzi jest. W sklepie to powinno spokojnie się udać, 125,30, ale jeszcze ze 400 brakuje. Ale chłopaki też tam kasują i mają kolejkę, 124,40. Mamy 50, ale wbiliśmy. Świetnie, tutaj też widzę, bardzo dobrze, soplica, były też tabletki do zmywarki, będzie 184 rachunek. Więc już prawie mamy nawet 51 koła. Mamy 51 koła i tutaj 90,90 Kasiula. Następna Kasia idzie do nas, nie ma problemu, Big Milky, tutaj mamy. Wszystko się pięknie zgadza. 3, 10 do wydania. 51 koła, udało się, więc jak najbardziej zadowoleni. Jeszcze sprawdzam, czy to już jest na pewno ostatni klient, ale chyba tak. Więc my opuszczamy stanowisko i sprawdzamy, idziemy na obchód. Chłopaki tutaj ciężko pracują. Koniec dzionka, więc uwaga, uwaga, sprawdzamy. Łącznie 148 klientów, ale dla trzech było za drogo. To tu mamy twarożek domowy i nuggetsy. Nuggetsy gdzieś widziałem. Tu są nuggetsy. Ale zjechały z ceny. No to tak to my faktycznie nie zarobimy. 7,60. I twarożek z piątnicy, a to chyba nie był ten, czy to był ten twarożek domowy, to był ten. No, poszedł w górę na 7,40 teraz. 7,40, no i pięknie, dobra, to mamy obcykane, teraz jeszcze oczywiście. To ja już mam, to ja już w sumie tak naprawdę z nimi sobie ogarnę tą resztę tutaj w naszym sklepie. No cóż, a za dzisiaj już wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę, subik też mile widziany. A ja już się z wami żegnam, tak więc do następnego. Trzymajcie się, cześć.